Ale ja chciałbym tylko w dwóch sferach się odnieść do dwóch rzeczy. Przede wszystkim chciałbym podziękować Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w osobie pani Iwony Jankowskiej, pani dyrektor, Anie Kozłowskiej, bo gdyby nie ich pomoc i wsparcie, to te wybory nie przebiegłyby tak sprawnie, jak przebiegły. Wielkie podziękowania również dla całego Wydziału ORM, obsługi Rady Miasta, przede wszystkim dla Tomasza Kani, który tutaj też po godzinach siedzieliśmy w urzędzie, żeby ta pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta wypadła jak najlepiej. Ja też takich kilka słów do Was chciałbym skierować, moja droga młodzieży, z racji tego, że jak już Pan prezydent będzie, będę Waszym opiekunem, więc będę się z Wami częściej spotykał, będziemy wspólnie razem pracować. Ja też tak po części, tak jak już wspomnieli moi przedmówcy, ja myślę, że władze miasta będą Was jako Młodzieżową Radę Miasta absolutnie traktować po partnersku, będziemy na równi podmiotami, bowiem Wasza rola dla miasta, dla Ostrołęki jest ważna i też mi się wydaje, że będziecie tym ciałem doradczym nie tylko w kwestiach polityki młodzieżowej, bo też wiem, że wielu z Was interesuje się różnymi dziedzinami, ochroną środowiska, infrastrukturą drogową, więc myślę, że też będziemy Was często spotykać na posiedzeniach naszych zwykłych komisji Rady Miasta. Też jestem bardzo szczęśliwy, że obserwując osoby, które startowały do Młodzieżowej Rady Miasta, jesteście osobami, odpowiednimi osobami w odpowiednim miejscu. Tak? Wielu Was działa w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, wspiera potrzebujących i wykluczonych społecznie, działa na rzecz ochrony środowiska. To tak naprawdę pokazuje, jak wrażliwymi mieszkańcami jesteście naszego miasta, jak szukacie tych potrzeb i staracie się te potrzeby tych osób potrzebujących zapewnić, czy też w jakiś sposób im pomóc. Myślę, że Wasza praca będzie tą wartością dodatnią dla ostrołęckiego samorządu. Też na pewno już po wyborach spotkaliście się z pewnego rodzaju falą niezadowolenia, szczególnie w internecie, że po co potrzebna jest nam Młodzieżowa Rada, niepotrzebny podmiot. Ja myślę, że to, co do tej pory zrobiliście, chociażby tak jak wspomniał Pan Przewodniczący w zakresie budżetu obywatelskiego, ponad 2400 głosów, rekord, jeżeli chodzi o budżet obywatelski w mieście, zdobytych głosów. Więc myślę, że jak spotkamy się tutaj za 2 lata, będziemy podsumowywać Waszą w sumie kadencję, to myślę, że te osoby, które tak dość sceptycznie podchodziły do Młodzieżowej Rady Miasta, powiedzą, no rzeczywiście był to strzał w dziesiątkę, nasza młodzież ostrołęcka jest naprawdę wspaniała i dużo zrobiła, a o tym jestem święcie przekonany, bo ze spotkań grupy roboczej wiem, że kilka już ciekawych pomysłów macie. Myślę, że MRM, tu jak też moi przedmówcy powiedzieli, będzie taką kuźnią lokalnych liderów. Niekoniecznie stricte w polityce, ale również w działalności społecznej, w organizacjach pozarządowych i myślę, że to doświadczenie, którego zdobędziecie tutaj troszeczkę w ramach funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta pozwoli Wam też być jeszcze bardziej wrażliwym na te potrzeby społeczne, na tego drugiego człowieka, no bo też żyjemy w dobie takiej dość szybkiego życia, globalizacji i czasami warto nad losem tego drugiego człowieka się pochylić i myślę, że Wy jesteście takim dobrym przykładem takich młodych ludzi. Na koniec, dla Was to jest wielki dzień, wpisujecie się na karty historii ostrołęckiego samorządu, będę o Was pisać w kronikach miasta, więc jeszcze raz gratulacje.